Хочете бути дуже розумним? Kto kogo zabije, kto kogo gospodarczo zamęczy. Tak nie może być. Strona ukraińska musi zrozumieć i my musimy zrozumieć, że nie możemy jedni drugich wyniszczać. Z godnością. Oczekiwaliśmy na zmiany. My nie wiemy, jak się ta wojna rozwiąże, panie premierze. Nie wiemy, w którą stronę pójdzie. I co my dzisiaj będziemy jedli ukraińskie? Fajnie. A pytam, co będzie za rok, za dwa? Też będziemy jedli ukraińskie? Mamy różne SMS-a, dobra. Ukraina i tak więcej sprzedaje, niż sprzedawała przed wojną. Nie wiem, jak to się dzieje, ale jest im łatwiej. Kto komu zależy na tym, żeby antagonizować Polaków i Ukraińców? Jesteśmy tutaj przy samej granicy. Jak i partia rządząca, to tak naprawdę no, dlaczego nikt z tym nic nie robi? To jest pytanie. Mamy konkretne restrykcje, jeśli chodzi o produkcję, a to, co tam jest, to niestety nie spełnia.